Kilka lat temu, pierwszy raz w tym miejscu byłem kilkanaście lat temu. Później zacząłem dociekać, co to jest i dokąd prowadziło tutaj. Nigdy nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie. To był jeden z obiektów, który został wysadzony przez Niemców w pierwszej kolejności. Na trasach turystycznych tego schronu, bunkra czy czegokolwiek nie ma. Tutaj trzeba zejść z głównej trasy turystycznej, żeby dotrzeć do tego miejsca. Jest troszeczkę oddalony, w zasadzie żadna mapka tego nie pokazuje. Jest to jeden z bardziej zachowanych obiektów, gdzie zachowało się przejście na prawą, lewą stronę, zejście do podziemi. Nie wzięliśmy ze sobą jak zwykle latarek. Prawdopodobnie istnieje możliwość przeciśnięcia się jeszcze tutaj dołem. Ewentualnie jest zasypane. Ostatni raz w tym miejscu byłem około 20 lat temu. Także może znajdziemy latarkę. Jak zwykle będzie troszeczkę mało światła, ale przejście jest drożne w tamtą stronę. Przechodzi się do kompleksu w prawą bądź w lewą stronę. Można się przecisnąć do części podziemnej Gierłoży. I to jest prawdopodobnie jedyne miejsce, gdzie można się dostać jeszcze pod ziemię. Proszę zwrócić uwagę na grubość ścian, w jakim się znajdujemy w tym pomieszczeniu. Tutaj jeszcze podejdziemy. W tym pomieszczeniu, proszę zwrócić uwagę, grubość ścian i drzwi, przede wszystkim to miało być kurtyny gazochłonne. Wrócimy do tego pomieszczenia jeszcze z lepszym światłem. I tu miały być kurtyny, dokładnie mi się to kojarzy. Jeżeli patrzę na to miejsce, to od razu widzę Soboń. Przede wszystkim Soboń, podziemia Sobonia. Tutaj grupy przychodzą, które eksplorują, kopią. I tutaj jest kolejne wejście na niższe poziomy. Są schody, ewidentnie są podziemia. Jeżeli później pójdziemy do głównego kompleksu, wszyscy nam powiedzą, że Gierłoż nie posiadał żadnych podziemi poza kanałami technologicznymi. Prawdopodobnie jedynie ten obiekt posiada zachowane jeszcze wejście do podziemi.